Hej, cześć, siemano, witajcie z tej strony po raz kolejny Stevie, a to jest oczywiście kolejny odcineczek z naszego Minecraft Dungeons. Witam wszystkich, oczywiście na samym początku zostawcie koniecznie kciuka w górę, koniecznie zostawcie subskrypcję i dzwoneczek, jeśli chcecie więcej odcineczków z tej gierki, bo tak jak mówię, od dłuższego czasu musimy lecieć z odcineczkami, żeby zacząć DLC. Mam nadzieję, że ta gierka na kanale wam się podoba, z tego co widzę po filmach, to lajki są, także jest dobrze, ale fajnie jakbyście tych lajków zostawiali jeszcze więcej. Zapraszam również na naszego Discorda Legendy Stevie'ego, bo tam też dużo ciekawych informacji odnośnie mojego kanału, jak i... Oj, przez przypadek mi się tu włączyło. Odnośnie mojego kanału, jak i odnośnie kanałów innych osób z drużyny B znajdziecie, także myślę, że możemy przejść do kolejnej misji. Tylko wiecie co, na początek może wejdziemy sobie w ekwipunek. Mam tutaj troszeczkę rzeczy. O, to jest nawet lepsze, dużo lepsze, także możemy sobie to ubrać. Oczywiście, jeśli nie oglądaliście poprzedniego odcinka z tej gierki, to koniecznie zobaczcie, bo działo się naprawdę wiele. Był boss, był redstone golem, także naprawdę dużo się działo. No i co, przechodzimy do kolejnej misji, tylko tak jak mówię, musimy sobie wejść na chwileczkę w ekwipunek, zobaczyć co ja tu mam, co ja tu mogę rozbić, bo na pewno jest takich rzeczy bardzo dużo. To wszystko mogę sobie porozbijać. Tutaj te artefakty, które mam, i zbroję również możemy rozbić, bo to wszystko nie jest mi totalnie potrzebne, także tu o, fajerwerka też nie jest potrzebna, to są te początkowe itemki, które się totalnie nie przydają, wędka też mi nie jest potrzebna. No dobra, czy mamy coś jeszcze tutaj do rozbicia? Sztylety też możemy rozbić, mamy tą wilczą zbroję, tylko że ta wilcza zbroja jest lepsza, w sumie jest lepsza, ale zabiera nam tego nietoperza i to jest trochę słabe. No ale dobra, wilczą zbroję sobie ubierzemy, bo jest mocniejsza, daje nam tutaj mocniejszego defa, także jest dużo lepiej. Mamy łuki, które nie są totalnie potrzebne, które też możemy porozbijać. Ogólnie nie ma ze mną Leona na odcinkach, ale z Leonem się nie mogę za bardzo zgrać. Jeśli nie wiecie kto to Leon, to jest to osoba z drużyny B, także z naszego teamu. No i po prostu jakby nie ogólnie z osobami z naszej drużyny nie mogę się nigdy zgrać, jest naprawdę ciężko, także... Ciężka sprawa. O, mamy minecraftowy kill-off, ale kill-off sobie chyba też rozbijemy, nie jest to potrzebne. Dobra, na razie resztę zostawimy i możemy sobie tutaj coś, losową skrzynkę jakąś wydropić. O właśnie, to było warte, bo wydropiliśmy fajerwerkę, tylko że te artefakty, które mam teraz chyba są lepsze. Ewentualnie możemy coś zamiast tego zamienić, bo ten artefakt, który miałem, dawał nam wilka, który nie był mi za bardzo potrzebny. Okej, także zobaczcie, kolejna misja, tak jak mówiłem, tutaj była wcześniej misja kopalnia czerwonego kamienia, kolejną misją jest pustynna świątynia i z tego co widzę, niedługo będzie boss, także ten ostateczny boss, także będzie się działo, ale tak jak mówię, przechodzimy do kolejnej misji, czyli pustynna świątynia. I teraz pytanie, który poziom trudności wybrać? Proponuję mi tutaj trzeci, czwarty już jestem za słaby na czwarty poziom trudności, także idziemy z poziomem trudności trzecim. No i co, zaczynamy. Zaczynamy. Okej, powiem wam, klimacik jest naprawdę spoko. W drodze do pustynna świątynia, oczywiście czołóweczkę sobie zostawiamy jak zawsze. Głęboko, a zresztą ja wam nie będę czytał, sobie chcecie to przeczytajcie, ale już jestem cicho, żebyście się w tą fabułę troszeczkę wgłębili. Zobaczcie. Musimy ją zniszczyć. Okej, powiem wam, że zapowiada się naprawdę mega i sama mapa wygląda też naprawdę super. Także naprawdę spoko. Okej, mamy cel, znajdź grobowiec. Bezimienne królestwo. Okej, także zaczynamy kolejną misję. Czy tutaj coś jest? To jest złoto, czy co to jest? Czy to są sztabki złota jakieś? Nie, chyba nie. Jest w każdym razie ognisko. Ktoś tutaj sobie rozpalił. Okej, odpalamy naszą mapę oczywiście. No i co? Ja na razie jest tylko jedna droga. Jestem ciekaw, czy możemy się... Emeraldy oczywiście zbieramy, żeby później sobie u tych sprzedawców coś fajnego wydropić. Z drugiej strony też będą, czy nie będzie? Tak, mamy emeraldy, także zbieramy i na razie jest tylko jedna droga, no i zobaczymy, czy w tej misji również będzie boss, bo z tego co wiem, z tego co zauważyłem, to nie w każdej misji jest na końcu boss, także to jest troszkę słabo. Jak właśnie w jednej misji nie było tego bossa na końcu, to mi się zrobiło bardzo przykro. Wow, dużo szkieletów, musimy oczywiście używać naszych artefaktów.
bo z tego będzie ciężko. Zbieramy wszystkie tutaj miksturki, które są. Tu jakaś regeneracja, dostaliśmy jakąś regenerację. Widzę, że w tej misji jest bardzo dużo szkieletów. Wow, i jeszcze są dosyć mocne te szkielety, wow. Czy to jakaś trupia zbroja? Zobaczcie, coś nam wydropiło fajnego. Zaraz zobaczymy, co to jest, już mi się podoba. Ale jest słabsza, niestety jest słabsza. Czy ona coś daje? Zdrowie plus... nie, czekaj, to jest to. Zdrowie plus 45, zbieranie dusz, aura wampiryzmu jakaś. Dobra, nie, to mi się bardziej podoba zarówno wizualnie, jak i chyba jest po prostu lepsza ogólnie. Także na razie tą zbroję sobie zostawimy i idziemy dalej zwiedzać to, co tutaj mamy. Także ogólnie klimaty są naprawdę moje. Jest gdzieś tutaj jakaś skrzyneczka, także otwieramy. Jest kolejna taka sama zbroja i... Okej, także zebraliśmy dwie takie same zbroje, które nam się za bardzo chyba nie przydadzą. Dobra, idziemy dalej, tak, tam gdzie mamy iść. Tutaj są oczywiście szkielety, zombiaki, nawet pająki się pojawiają, także jest naprawdę ciekawie. Na razie nie ma creeperów, ogólnie ja creeperów nienawidzę, jeśli chodzi o zwykłego Minecrafta, jak i o tego Minecrafta. Ale myślę, że wy się ze mną też zgodzicie, bo chyba dużo osób tak ma, które właśnie tych creeperów nienawidzą. One jak wybuchają, to jest po prostu masakra. Dobra, ale szkielety też nie są za ciekawe, na to wychodzi. Trzeba je oczywiście tutaj zabijać, zbieramy jabłuszka, wszystko co tutaj jest zbieramy. Emeraldy koniecznie trzeba zbierać, bo się nam przydadzą chyba najbardziej. Czy coś tutaj jeszcze jest? Możemy sobie jumpa zrobić, okej. I tutaj mamy oczywiście, w ogóle mam tą racę, zapomniałem, że mam tą racę. Musimy tej racy używać na takiego na przykład Endermana, o. Na niego sobie możemy użyć, czego nie trafiłem, serio? Co to było w ogóle? Czemu on nie dostał? Dobra, Enderman jest dosyć słaby. Umieraj! Znaczy nie jest taki słaby, w sumie jak uderzy, to nie jest aż taki słaby. O, dostaliśmy... Wow, jakieś pułapki w ogóle, zobaczcie. Dostaliśmy z niego emeraldy, także naprawdę spoko. I najgorsze chyba w tych endermanach jest to, że mogą się teleportować. Ale zobaczcie, co tutaj jest. Na niego użyjemy tego chyba, nie? Ło, jak to odpycha w ogóle, co on już umarł? No nie mówcie, że go zabiliśmy, ale szybko. To nie był jakiś boss. O, szkoda, myślałem, że się dłużej z nim będę bić. Ale tu potrzeba jakiegoś klucza. Znajdź złoty klucz. I gdzie ten klucz teraz jest? To pewnie z tego ziomka wyleciał ten klucz. Albo gdzieś trzeba iść tutaj, pewnie gdzieś tutaj trzeba iść. Kolejna pułapka była i jest kolejny taki ziomek, czyli po prostu te ziomy są co chwilę, no to nieźle. Okej, ich jest po prostu więcej, to nie jest tak, że to jest jakiś boss, tylko to jest jakiś zwykły ziomek. Przepraszam bardzo, czy... O, jest klucz, dobra, mamy klucz. Okej, bierzemy klucz i teraz pewnie jak będziemy sobie z tym kluczem szli, tędy już nie wejdę z powrotem. Jak będziemy sobie z tym kluczem szli, to pewnie będą się pojawiały potwory. Ogólnie jest tak, że jak nas potwór trafi, to ten klucz jakby z nas... wypada i chyba wraca, jak się nie mylę, także to jest strasznie słabe. I się zawsze zastanawiałem, dlaczego ten klucz gubi, on po prostu został... O, zdążę. Jakby, jak potwór nas trafi, ale dobra, nie, myślałem, że on wraca jakby tam, gdzie, skąd go braliśmy, ale okej. Jednak wszystko jest dobrze, także otwieramy, mamy klucz, otworzyliśmy naszym kluczem tutaj wrota. O, prawie mnie pułapka trafiła, ale dobra, żyje, także jest dobrze. Kolejna pułapka i kolejna. I co to było w ogóle? Zobaczcie, jaka pułapka. Nie spodziewałem się tego totalnie. Także mamy chyba pierwszą misję, w której są w ogóle takie pułapki, bo wcześniej czegoś takiego nie widziałem. Otworzymy sobie naszą mapę. Można iść tutaj, ogólnie mamy iść tutaj, ale gdzieś można jeszcze tutaj skręcić. Także możemy tutaj skręcić. Ogólnie jeśli chodzi o kwestię wizualną, to ta mapa podoba mi się najbardziej na razie, także spoko. O, jest świnka, świnka, dawaj emeraldy. Ty masz bardzo dużo emeraldów, które mi się na pewno przydadzą. I masz coś jakąś grobową... Co to jest? Zaraz zobaczymy, co ja tam dostałem. Nie zdążyłem przeczytać. Poczekajcie, co? Zobaczcie, co dostałem. O, no to jest dobre. Powiem wam, że coraz lepsze itemki udaje nam się znajdować. Wow, prawie znowu mnie trafiło. Wow, tu też. Ja to mam farta, powiem wam. Ja to mam po prostu farta, ale tych pułapek tutaj jest. Okej, gdzieś tutaj. Ale mnie te... Ło, jakieś nowe potwory, zobaczcie, jakieś duchy są. Widzicie? Widzicie to, co mam teraz na sobie? Jak to się nazywa? Miałem sprawdzić. Grobowa groza. Ta grobowa groza ma tak dużego damage'a, że to jest naprawdę spoko. Są te potwory, których nie lubimy totalnie, bo spawnią miliony potworów. Okej, tego to nie widziałem, że one tak spawnią. Zobaczcie, ile one spawnią zombiaków. Ja nie mogę. Masakra. I to są takie ziomy, które spawnią, tacy magowie.
Czekajcie, tylko zombiaki spawnią, czy inne potworki też? W ogóle ja zapomniałem, że mamy taką opcję jak ulepszanie swoich tutaj itemków. Czyli możemy sobie na przykład wziąć taką grobową grozę i sobie ją ulepszyć za tę tutaj esencję, którą mamy. Ja o tym totalnie zapomniałem, mamy jeszcze 3 esencje, możemy sobie ulepszyć to. O, zobaczcie, szybkostrzelność, moc, przyspieszenie, szybkostrzelność. Ulepszymy sobie szybkostrzelność razy 2, także będziemy szybciej strzelać, zobaczcie. Dobre, to jest mega dobre. Enderman, na razie jest Enderman, ten ziomuś. Tego trzeba od razu zabić, okej. Jest gdzieś tutaj Enderman, okej, dostał strzała. Łatwo go się dosyć zabija. I wydropił tutaj kolejną jakiś mieczyk kolejny. Glewie, wydropił nam glewie. Glewia, która jest bardzo rzadka, natomiast ma bardzo słabe obrażenia, także mi się to nie przyda. Okej, idziemy dalej. Są kolejne dusze, które nie wiem gdzie idą, bo one zamiast atakować mnie, to one... Ło, i jest znowu ten ziomuś. Dobra, już go nie ma. Także jest naprawdę dobrze. Są kolejne dusze. Zdobyto poziom, nice, otrzymaliśmy poziom i nazbierałem 180 emeraldów. Także naprawdę spoko. To oczywiście trzeba zabijać, to też wszystko. Wszystko co tu jest trzeba zabijać, bo to wszystko jest wrogie tutaj. Okej, dobra. Mamy kolejne te dusze. I mamy iść gdzieś tutaj. W ogóle co to jest? Zobaczcie, regeneracja. Jakąś regenerację dostaliśmy. Co tu się dzieje? Oho, będzie chyba boss, co? Będzie chyba boss. A jakbym w nich w TNT strzelił? Pokonaj bezimiennego. Dobra, mamy kolejnego bossa, ale beznadziejnie ty TNT rzuciłem. Dobra, to jest... Ale dobra, trafiłem go coś tam. To jest ten bezimienny, to powiem wam, że nie będzie na pewno łatwy. Już to widzę. Chociaż życie mu szybko ucieka. O nie, ile on bije, jak on trafi z tej zielonej kulki. Czy wy to widzicie? Nie, ja umrę chyba. Oho, zaraz będzie jakiś obszerny cios. Ale na razie jeszcze żadnego życia mi nie zabrał, także jest dosyć dobrze. Ale z takiej kulki jak trafi, to jest masakra. Ile on tego naspawnił w ogóle? Ja tu nic nie mogę zrobić. No i umarłem, ale mamy jeszcze chyba 2 życia. Liczba pozostałych żyć 2, także jeszcze jest szansa na pokonanie tego bossa. Tylko żeby mi od razu nie zabił. Z tej fajerwerki naprawdę mu dużo zabieram, także to jest spoko. O, zrobimy coś takiego. O, okej, dobra, jest easy, że tak powiem. Myślę, że sobie poradzę. Tylko on z tych zielonych kulek bardzo dużo życia zabiera. O nie, co to było w ogóle? Umieraj. No dobra, jednak nie wiem, czy sobie poradzę, może być ciężko. Ja w ogóle nie strzelam w niego, a powinienem. Umieraj! Ło, dobra, teraz to mu dużo życia zabrał. On się zaciął, czy co? Dobra, dobra, udało się, ale jeszcze umarłem. No nie, ja w ogóle nie wiedziałem, że z tego lasera mogę tak długo strzelać. To jest naprawdę spoko, ten laser. To chyba tyle, ile many mam, tak? Nie wiem, ale wiem jedno, zobaczcie. Wiem jedno, mamy tutaj mega pajęczą zbroję, która wygląda kozacko i na pewno też jest kozacka. Wow, pajęcza zbroja, nie? Teraz też w ogóle na tą gierkę będę miał taką zajawkę, że masakra. Dobra, ucieknij ze świątyni. Uciekamy ze świątyni z tej mega zbroi, którą mamy. Jest lepsza niż ta wilcza zbroja. Kozak, naprawdę mega. Okej, dostaliśmy tutaj jakąś szybkość, tutaj dostaliśmy jakąś regenerację i kończymy tą misję. A tu nagle takie za drzwiami, to jednak nie jest koniec misji. Kolejny las, plany, bla bla bla, musicie sobie sami czytać, bo ja nie nadążam. Okej, także w każdym razie mamy zwycięstwo, jest powrót do obozu i było kozak. Okej, otworzymy sobie jeszcze skrzyneczkę na koniec, jak zawsze. Czy coś ze skrzyneczki dropnie? Wow! Co to jest? Kołczan od ręki. Myślałem, że nic lepszego niż ta zbroja nam nie wyleci. Gdzie to? To jest jako co? Aha, to jest jako artefakt. Okej. Ale ten na pewno chce. Może zamiast fajerwerki. A jak on działa? Czy ja mogę to sprawdzić? Nie mogę tutaj tego sprawdzić. No dobra, w każdym razie mam nadzieję, że odcineczek wam się spodobał. No i co? Jeśli chcecie więcej odcineczków, koniecznie zostawcie kciuka w górę, subskrypcję i dzwoneczek. Trzymajcie się, hoj!